Dagmara, my musimy zacząć od tej uroczej anegdoty, bo Państwo nie wiedzą, ale mogliśmy się spotkać wczoraj, jak już tutaj byłem, ale Dagmara poprosiła, żebyśmy zobaczyli się dzisiaj. Dlaczego? On pyta jak w szkole. Ja mówię, brudne mam włosy, wczoraj umyję włosy, to dzisiaj zrobimy wywiad. Oczywiście dalej nie umyłam. Ale wiesz co? Czyli na lumpa. Ale była mowa, że ja też umyję. Także ja umyłem, a ty masz piękny błyszczyk i w ogóle tu jest, kochani... Umył za mnie. Dokładnie. Ale zresztą najważniejsze jest to, o czym pogadamy. Ja sobie tak jadąc tutaj do studia pomyślałem, że kurde, jaką ty przebyłaś niezwykłą. A rzęsy nie dokleiłam, że tak przerwę. Dlatego jestem w okularach. Słuchaj, najważniejsze, że masz zawsze złote cytaty i właśnie po nie się dzisiaj spotkaliśmy. Jak jechałem tutaj do studia, to sobie pomyślałem, że kurczę, ty przeszłaś niezwykle długą drogę. Jesteś dzisiaj w największym tanecznym show w Polsce, masz w tym kraju status gwiazdy, ale każdy miał jakąś pierwszą pracę. Pamiętasz, jaką ty miałaś? Gada, status gwiazdy, co? Kochana, przestań mnie bajerować, do tego jeszcze przejdziemy, że ty bajerantka jesteś. Dobry bajer, pół sukcesu. Dokładnie. To jak z tą pierwszą pracą było? Przeczytałem, że sprzątanie? Nie no, pierwsza praca taka naprawdę pierwsza, to była, pomagałam bardzo dużo w sklepie u mamy i u babci, ale no taka serio, no to byłam konserwatorem powierzchni płaskich. Oczywiście. Nie sprzątaczką. Oczywiście, że nie. Jakbyś pracowała w korpo, to dokładnie tak nazywałoby się to stanowisko. Dokładnie. Tak, byłam od sprzątania. Pośmieszkowaliśmy, ale to była trudna praca? Nie. No, sprzątanie nie jest jakieś trudne, aczkolwiek ja tego nienawidzę. I jedyne, co mi przysparzało kłopotów u pani Ermer, miała granatową, piękną łazienkę, cała wanna, toaleta. O Jezus, umywalka, to było coś pięknego, to był tak piękny granat. No w tamtych czasach to ho, to wszystko białe było, tam było granat. No, ale... To było za granicą. Za granicą, tu NRFU. No ale no, niestety woda była tak klorowana w Niemczech, zresztą jest do dzisiaj i nie szło tego po prostu pięknie umyć tego granatu, żeby nie było białych plam, jak pukałam to wszystko. No ale Kazimierska się na sposób wzięła i może to nie było dobre, bo mnie później pani Ermer nie chciała wypuścić od siebie bardzo wiele lat. Sobie przygotowywałam wodę i spłukiwałam przygotowywaną wodą i była piękno świecące, to wszystko było. No i wczuwałam się w rolę aż za bardzo, bo później chciałam odejść, to nie mogłam odejść, bo co przyprowadzam jakieś dziewczyny, bo później już w kasy nie byłam, to byłam zmęczona po prostu. I jak już później co kogoś przyprowadzałam, nie, nikt tak nie sprząta jak ty. No i o Jezus, przez ponad chyba 6 lat tam byłam i tak ciągnęłam. Z kasyna do 6 rano do pani Ermer. Później jak druga zmiana, o Jezus, nie, o Jezus. Ale ja miałam wtedy siły do pracy. Teraz to bym nie miała... Ani 5% z tego, ale ja byłam tur do. Sprzątania nie polubiłaś, ale czy dobrze tam zarabiałaś, czy to były takie trudne czasy? Nie, no to były super czasy, to było, to marki były, to jakiekolwiek by nie były pieniądze, to w przeliczeniu tu, co było w Polsce, to było świetne. Aczkolwiek mój ojciec to się śmiał, mówi, co ty tam zarabiasz, no bo moi rodzice to tak zwani badylarze, badyle mieli, no to kiedyś to było, to Jezus, to był najlepszy biznes w Polsce u nas, zieleniaki tak zwane, więc... Mój ojciec to w ogóle się śmiał, że co ty przywozisz śmiech w walizkach, co to za pieniądze masz. Ale ja chciałam swoje pieniądze zarabiać. To najważniejsze, tak. Na własną rękę. Wracamy do Tańca z Gwiazdami, już po prostu enty tydzień tych treningów. Czy ty widzisz w sobie jakąś zmianę w podejściu do całego programu, do nauki kolejnych choreografii? Z każdym tygodniem... To jest podjazd do kolejnego pytania, więc ty lepiej powiedz szczerze. Z każdym tygodniem coraz bardziej chcę do domu. I mówię, że no może mnie już to teraz... To jest apel, żeby nie wysyłać SMS-ów? Nie, no oczywiście to jest bardzo miłe, że drodzy Państwo wysyłacie SMS-y, bo właściwie dzięki tylko Wam ja się utrzymuję w tym programie, ale ja już bardzo tęsknię za domem. Ja tęsknię za moją rodziną, ja tęsknię za moją wioseczką, gdzie jestem, tęsknię za moimi zwierzakami, po prostu za domem, za moim łóżkiem i oczywiście, jeżeli odpadnę, to show to jest magia, to jest niesamowita magia, to jest zrobione z takim rozmachem. Naprawdę, tu Polsat to jest na światowym poziomie zrobione. I oczywiście będzie jakiś smuteczek, że już pojadę do domu,
ale będzie też ulga, że jadę w końcu do swoich, no. Już rodzina za mną. O Jezus, tęsknimy, kiedy będziesz? Bądź. Ja mówię, ja nie mogę nawet przyjechać na 2 dni, bo jest za dużo kilometrów, ja codziennie uczę się tańczyć. Będzie smutek, ale więcej będzie ulgi. Ale dosłownie 2-3 tygodnie temu mówiłaś mi o tym, że faktycznie brakuje ci tego domu i wtedy miałaś taki pomysł, żeby poprosić produkcję o to, by na ten jeden dzień tam wrócić do swojej rodzinnej strony. Udało się? Tak, i byłam. Naładowałaś baterię? Naładowałam baterię, ale poskutkowało to tym, że totalnie położyłam walca. Okay. I właśnie to, że pojechałam wtedy do domu, oczywiście ukradłam ten czas, pojechałam po live'ie, byłam nad ranem w domu, byłam bardzo zmęczona, bo już jak w niedzielę było, to byłam już od samego rana na nogach, ale ja mówię, tak chcę do tego domu przespać się w tym moim łóżku, że jadę. Nad ranem byłam w domu. Jeden dzień właściwie byłam, musiałam już wrócić. Wtorek już było, przyjechałam wieczorem, nagrywaliśmy, czyli poniedziałek zawaliłam trening, wtorek już też, bo nagrywaliśmy ENG. Miałam potem kolejne próby środa, i takie... czwartek, dokładnie. Piątek, bo sobota to też już jest taka przed live'em, już są próby oświetleniowe, to tamto. 3 dni. I niestety zabrakło tych 2 dni. Ja oczywiście, no, żeby być 4, to ja kładę każdy taniec, tak? Ale już jakby tego walca położyłam po całości. I ukradłam czas do domu. Coś za coś. Ale coś za coś. No właśnie, wśród tych prób, tak jak dobrze powiedziałaś, że takie ancymony, jak my chcemy po prostu z wami pogadać i też wyrwać trochę czasu. No ale to jest potrzebne, no bo to przecież to chodzi o to, żeby ten show miał oglądalność, tak? No przecież nikt nie robił tego po to, żebyśmy my sobie tylko tam tańczyli. To właśnie chodzi o to. No i media są nam do tego potrzebne, więc to jest jakby no część tego show. Taniec, spotkania z mediami. Symbioza. No niestety musimy współgrać, tak? Mam nadzieję, że bez niestety. Ja bardzo z przyjemnością. Nie, niestety w dobrym kontekście. Takie są zasady tej gry, tak, ja zawsze takie mówię. Są zasady tej gry, no niestety, bo nie możemy tego czasu poświęcić na treningi, ale aczkolwiek i tak po 2 godzinach, 2,5 ciało już odmawia posłuszeństwa, także to no jest jak jest. No. Nie jest to łatwe. Normalnie twoja codzienność w Warszawie wygląda tak, że jesteś po prostu zamknięta w tym hotelu, że tak powiem. Są jeszcze jakieś inne minusy tego czasu intensywnego? Coś jeszcze, czego ci brakuje? Nie, to nie chodzi, że jestem zamknięta, bo ja mam tu przyjaciół i tak naprawdę ja chodzę spać 3-4 nad ranem, tak? Ale no nie wracam do swojego domu. To jest dla mnie straszne, bo oczywiście mam pościel, przywiozłam swoje ręczniki, swoje filiżanki do kawy, zapachowe świece, coś co, lampkę nocą, coś co jest, książki, coś co jest mi niezbędne, ale to jest tylko namiastka. Ja nie mam domu, ja mi nawet kawa tu nie smakuje. Ja mam piękny apartament, nie mówię, że nie, ale mi nawet kawa tu nie smakuje. Ja w domu to potrafię 4 godziny siedzieć przy kawkach, grać sobie, mam fajny poranek, wstanę, a wychodzę z domu i tak 15, bo ja kocham swój dom. Tu mi nawet kawa nie smakuje, ja nie dopijam nawet jednej filiżanki. Ja po prostu chcę już być w domu. Czy zauważyłeś, że Warszawa jest takim specyficznym miejscem, że na przykład odczuwasz obecność paparazzi? Czy to jest też cień tego programu, że po prostu mogłabyś pójść z Marcinem na stację benzynową, kupić sobie kanapki, a się okazuje, że w tych krzaczorach jednak nie, ktoś no, był? Oczywiście tutaj na początku, jak wychodziliśmy z tych prób, ja na takiego lumpa totalnego, morda zwieszona, bo wściekła, bo to pierwsze te treningi to było coś strasznego, nie wiedziałam w ogóle, jak ja się nazywam. No i już, jest, pyk. No nikt nie chce siebie oglądać, tak? I to jeszcze paparazzi mają to do siebie, ale oczywiście, ale to jest ich zawód, ja w ogóle nie, ja mam z tego radość, że oni sobie tak robią te takie, tak cyk, 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 tak pełno tych zdjęć i takie wybierają na zawsze tak jest, ale tak, ale ja się z tego śmieję oczywiście. I jak jest coś takiego bardzo dobrego, doskonałego, to się niestety nie sprzedaje. A coś gorszego, to od razu ludzie ciekawość mają i są komentarze, ale ja już się z tego śmieję. Nie mogłabym tu żyć na co dzień. Ja nie lubię się malować, ja nie lubię przesadnie o siebie dbać. Ja chodzę na lumpa, dresior, to, tamto. Niestety tutaj człowiek, jeżeli jest troszeczkę na świeczniku, jest cały czas pod obszczałem.
No a można sobie zbytować i tak dalej, śmiać się. No ale nikt nie chce siebie cały czas oglądać bardzo źle, tak, wyglądającym. No to jest normalne. Ludzka tak. rzecz. Ludzka rzecz. Zdecydowanie nie mogłabym tu mieszkać, a poza tym korki, dramat, zabiłyby mnie. Jeszcze wrócę do tych zdjęć paparazzi, bo faktycznie jak sobie patrzyłem po portalach, to mnie z kolei bawią te tytuły, kiedy na przykład jest czułości między Dagmarą a Marcinem, a te czułości to są między Marcinem a Dominiką, czyli jego ukochaną partnerką. Oczywiście. Wy się na pewno zdecydowanie już dobrze znacie. Jak oceniasz te ich relacje? Nie, no Dominika nawet dzisiaj z nami jest na treningu, będzie z nami. Dominika jest bardzo fajna, fajna kobieta. Oni się dogadują i to jest najważniejsze. I Marcin jest szczęśliwy, ona jest szczęśliwa i dobrze jest. A czułości, które były, to były przydońce. Ale paparazzi sobie skrzętnie zrobił tak, że Dominika stała obok, jak myśmy się żegnali. Co tak? chcieli, to wycięli. Co chcieli, to wycięli, ale oczywistym jest, no i tytuły, no. Chwytliwy tytuł jest sukcesem artykułu, no jak jest mdły tytuł, no nikt już nie będzie tam się wgłębiał dalej, tak? Ale jak już jest w tytule coś, a to przeczytam. Oczywiście większość artykułów nie ma nic wspólnego z tytułem, ale już ludzie weszli. To są takie giereczki, żeby właśnie no kliknąć, tak, ale jak byłoby naprawdę perfidne, okrutne kłamstwo, to zadzwoniłabyś do redakcji, masz takie historie na koncie, że no bez przesady już. No nie dzwoniłam ani razu. Kłamstwa o mnie krążą od lat. Większość, choćby nawet o moje skazanie, to większość artykułów jest i biorą sobie zarzuty, które miałam, tak? Jak napada kłamstwo? Nie, no to nie, ja nie mówię, że kłamstwo, tylko po prostu w artykułach są zawarte zarzuty, a nie po skazaniu. Ale ja po prostu tego nigdy nie ruszałam, tego nie ruszałam. Inne też rzeczy, jakieś, że Conanowi jakieś prywatne studia. Jaka medycyna jest prywatna? No w naszym kraju nie ma. To ja zaocznie studiowałam prawo. Ale no nie, i to były w weekendy, studiowałam to prawo. No medycyna, no nie ma czegoś takiego. I były kilkakrotnie jakieś takie bzdurki, jakby takie szczelone, no ale ja bym nie mogła nic robić innego, tylko wydzwaniać, awanturować się, a proszę to sprostować, a proszę to, a proszę tamto, a siamto, owamto. Jezus, ja bym musiała tylko tracić czas na tym albo latać po sądach. Gdzie by mi się chciało? Dziennikarze są po to, żeby pisać, oni z tego żyją i taka ich rola. Oczywiście my możemy później jako osoby publiczne chodzić po sądach, ale przecież szkoda zdrowia i życia na sądy. I oczywiście jeśli chodzi o mnie, to mnie już nic nie rusza, tak naprawdę. Ale jeżeli na Conana by coś było bardzo krzywdzącego, coś, co naprawdę by mu na przykład zaszkodziło w jego szkole, w nauce, albo dla jego zdrowia psychicznego, by to było coś bardzo okrutnego, jeśli by dziennikarze to zrobili, no to bym nie podarowała. Ale w moim przypadku, chociaż coś tam zawsze piszą, a to nie jest nigdy nic takiego, jakiegoś złego. Oni, pomimo tego, że coś napiszą, ja uważam, że oni mają jakąś do mnie sympatię i słabość. Dlatego i nie szarpią mojego dziecka. To jest dla mnie najważniejsze. Nie jest szarpany. Pokój twoich bliskich, tak, zdecydowanie. Nie jest szarpany mój syn, moja rodzina, a zresztą oni nie mieliby o co szarpać. U mnie jest co do szarpania, ale mój syn się dobrze prowadzi, moja rodzina też super, bez skandali. Ja nie mam do dziennikarzy nic. Ja ich nawet lubię, jak czasem coś nawet durnego, to ja się z tego śmieję. Nasz montażysta będzie miał dużo dzisiaj do pikania. Nie no, dwa, ale jak na naszą kostkę, to już jest dużo. Słuchajcie, na koniec. Wypikacie. Wypikamy pewnie. Najważniejszy dobry flow. Na koniec. Jesteśmy już w sumie na półmetku Tańca z Gwiazdami. Ja podpytam o ten finał. Ja wiem, że ty tutaj zawsze bajerujesz, że nie umiem tańczyć, coś nie tam. Umiem. No ale widzicie, że nie umiem. No, ja sympatia, nie to nie jest program o tańcu. Sympatia widzów jest tutaj najważniejsza i też wiele osób widzicie po prostu w tych odcinkach końcowych. Kogo ty byś widziała w tej finałowej trójce? Ja wam powiem coś. Ja wszystkich uwielbiam tam. Ja wszystkich tam uwielbiam. I bym chciała, żeby każdy z nich dostał kryształową kulę.
Ale taką iskierką i naprawdę petardą w tańcu jest Roxy. To się zgadza. Wszystkie pięknie tańczą dziewczyny. Ja nie mówię, że nie. I faceci. Wszyscy super. Ale ja mam jakąś do niej słabość. No i ona jest dla mnie taka iskierka. Jakby była bajka o Królewnie Śnieżce, jakby robili, Disney by robił Królewnę Śnieżkę, ja ją widzę. Główna rola. Główna rola, ona musiałaby być Śnieżką. Ja do niej mam serce. No a poza tym, no, tańczy przepięknie. Tańczy przepięknie. No przepięknie tańczy. Czyli Roxy w finale. Pasodoble w wykonaniu Roxy było na światowym poziomie. Nie ma co gadać. Oczywiście Kazimierska ma teraz w niedzielę Roxy, excuse me, ale pobije cię, dziecko kochane. To jest pasodoble. Zatańczę, wow, wow, wow. Oczywiście się śmieję. No dla mnie Roxy. To co, jak Roxy w finale, to ślesz SMS-ka? Ale to wszyscy, to Konanek, rodzina, to cały czas jest wysyłane. To oni wiedzą i to oni tak dzielą. Okej, słuchajcie, no to dowiedzieliśmy się czegoś nowego. Kibicujemy wam, kibicujemy wszystkim, trzymamy kciuki. Leć na trening, bo słyszałem, że też cię dzisiaj czeka tutaj. Mordęga z tym hakielem. Dobrze, że ja mam hakiela, dobrze, że jest jak jest, bo jakby to był ktoś inny, to dawno już by było po zawodach. A Marcin... Skrada się. Marcin dobrze mówi o tobie. Po prostu jest tym partnerem, który jest idealnie do mnie dobrany. No. Moje Halloweeny, które ja tam mam, on przymyka oko, on zaraz... Do finału, królowa, do finału! No, Marcin, do finału krzyczy. Marcina jest, że do finału, do finału. Marcin cały czas do finału, do finału. Ale muszę wam powiedzieć, drodzy państwo, że ja nie wiedząc jeszcze z czym się je ten program, to byłam pewna, że będę miała kryształową kulę. Ja idę po kryształową kulę, a teraz mówię o Jezus. Ja naprawdę mam coś z głową. To jest cud, że ja w ogóle doszłam tutaj. Ale... To jest miks z ciężką pracą i tutaj stawiamy kropkę, Dagmara. Tak, moi drodzy państwo, całujemy mocno, pozdrawiamy serdecznie. No i oczywiście tak interesowna muszę być, para numer 8. Oczywiście, widzimy się w niedzielę z umytymi głowami. Do zobaczenia. Do widzenia.